Politycy sypią jak z rękawa różnymi obietnicami. Skutkiem właśnie nieważności umowy jest zwrot wszystkich pieniędzy, które były wpłacane. Sue wydał kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów. Nie ma to żadnego wpływu, czy dana osoba pracowała w banku, czy też nie. Dzień dobry, witam serdecznie. 1 października a to jest 149 odcinek ekspresu Frankowiczów. Za oknami cały czas można powiedzieć, Babie lato, jesieni nie widać. Tak trzymać, niech tak zostanie, a u nas bez zmian główny ekspert i najlepszy ekspert w Polsce, Kamil Chwiedosik. Dzień dobry oraz Wilnie Furbański. RzBK zapomniałem dodać członek społeczności, twórca społeczności Życie Bez Kredytu. Drodzy Państwo, na początek mamy bardzo dobrą wiadomość. CUE wydał kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów. Kamil omówi go troszeczkę później. Natomiast teraz przechodzimy do, no, do wyborów. 15 października już blisko, a więc politycy sypią jak z rękawa różnymi obietnicami, które ma... dotyczą oczywiście także frankowiczów, bo jest nas naprawdę bardzo dużo. I to obietnice, tak? To jak zawsze. Czyli czekasz teraz na mój program wyborczy. Tak jest. <śmiech> <śmiech> Otóż mój program wyborczy Nie niezmiennie od 8 lat jest taki, że obiecuję Wam, że jak pozwiecie bank, to wygracie z bankiem. Absolutnie. Oczywiście Żartując, no nie ma co liczyć na jakiekolwiek ponowne zapewnienia, bo pamiętam już od 8 lat, czy to wybory na prezydenta, czy do parlamentu. Zawsze one orbitowały poniekąd, bo musiały oczywiście też w jakiś tam sposób odnosić się do spraw Frankowicza, bo przecież jest to dosyć szeroka grupa złych w zasadzie na system bankowy konsumentów, którzy zostali, można powiedzieć, bezczelnie oszukani przez zarówno banki, jak i też. Cały tutaj, można powiedzieć, nadzór, czyli przede wszystkim KNF. O czym mówi raport Najwyższej Izby Kontroli? W żaden sposób nie zapanowały nad tym, aby pomóc Frankowiczom wówczas, czyli aby spowodować, żeby banki zaniechały udzielania tych nieuczciwych kredytów, a dziś, bo jest ta sama władza, czy ci sami kandydaci do władzy starają się w jakiś sposób również omamić swoich wyborców kolejnymi obietnicami, czymi obietnicami? Oczywiście dlatego, że od wielu, wielu lat oczywistym jest, że najlepszą drogą do tego, aby się pozbyć tego kredytu, żeby przestać płacić, jest złożenie pozwu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Przypomnę ponadto, że również cały Departament Mediacji i czyli w zasadzie to, co już od kilku miesięcy mówimy o, o czym mówimy i o, o czym na bieżąco informujemy, czyli o naszym ogromnym projekcie dotyczącym tego, że po złożeniu pozwu do banku można dołączyć do mediacji grupowych po to, aby faktycznie skorzystać z dobrodziejstwa sądu i zawrzeć ugodę sądową, która jest niepodważalna. Natomiast, no, jak wiecie, od wielu, wielu lat wszyscy w zasadzie politycy obiecywali coś, co jest nierealne, dlatego że nie ma możliwości tak uregulowania sprawy frankowiczów, aby to frankowicze wyszli z tego obronną a każda innego rodzaju każda ugoda czy rozwiązanie na przykład przypominamy, przypominamy sobie zupełnie nietrafne, nietrafione rozwiązanie proponowane przez KNF już prawie trzy lata temu. Więc to są wszystkie okoliczności, które w żaden sposób nie wpłyną na poprawienie losu frankowiczów, poza oczywiście złożeniem pozwu i dochodzeniem swoich praw na drodze postępowania sądowego. W tematyce wyborczej jest także materiał Kasi Urbańskiej. Sprawdźmy, co przygotowała i jak to się od do Frankowiczów. Już 15 października wybory. Idziesz na wybory, bo chcesz decydować o sobie, a masz kredyt frankowy i pozwalasz, żeby to bank decydował o tobie? Koniec z tym. Zdecyduj tak, jak ja zdecydowałam. Mądry wybór. Pozwij bank. Ja wygrałam. Pozwałam bank i teraz to ja decyduję. Wybrałam mądrze i teraz mam życie bez kredytu. Co zrobić, żeby uwolnić się od kredytu? Wejdź na stronę życiebezkredytu.pl Wyślij do bezpłatnej analizy swoją umowę, a już po trzech dniach eksperci ZBK przygotują dla Ciebie analizę i ocenią, jak możesz uwolnić się od tego toksycznego produktu. No! 21 września CUE wydał kolejny korzystny werdykt dla frankowiczów C139, łamane na 22. Kamil, jak to, no wiem, że to oczywiście dotyczy całej mm -hmm. Europy, prawda, ale mm -hmm. do czego dotyczy, dotyczy to orzeczenie CUE? Jestem pod wrażeniem, jak ty dobrze pamiętasz wszystkie sygnatury, bo przyznam, że ja już powoli przestaję zliczać to wszystko, bo mamy już ósmy wyrok w tym roku, tak, i te wszystkie sprawy, które na chwilę obecną, wydaje mi się, że tak jak słusznie zauważyłem, są, dotyczą i dotykają przedmiotów wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej. Tak tutaj w sprawie polskiej zostały one wprost jakby osadzone w tematyce polskich klauzul niedozwolonych, po, klauzul polskich banków i rejestru WOKIK. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, wielo, co wielokrotnie, o czym wielokrotnie już mówiliśmy, co wielokrotnie w swoich wyrokach również polskie sądy wskazywały, że jeżeli mamy dwie podobne klauzule, które tyczą się powiedzmy też tożsamych przeliczeń, czy też innego rodzaju relacji, które bank jednostronnie ustalił z Frankowiczem, to należy traktować te klauzule w taki sposób, że jeżeli wystarczy, że jedna z nich jest abuzywna, no to wówczas nie można traktować tej drugiej, która jest nieabuzywna jako, jako zamienną, czyli nie można w miejsce klauzuli abuzywnej stosować innej klauzuli z danej umowy. Więc to jest jakby jeden ze skutków tego wyroku TSUE. Kolejnym Mniej istotnym jest też fakt tego, że już dziś wiemy, że wszyscy w zasadzie konsumenci, którzy składają pozew, niezależnie od tego, czy oni są pracownikami banku, czy jakkolwiek inaczej mieli uregulowane swoje stosunki prawne, czy to z danym bankiem, czy to też w jakimś innym sektorze, który jest powiedzmy bardziej specjalistyczny niż przeciętny konsument pracujący w innej branży, niefinansowej, to sobie powiedział wprost, że tego rodzaju sytuacje. W ogóle nie wyklucza możliwości dochodzenia tego, tego, te, tego typu roszczeń, a ja przypomnę tylko ze swojej strony, o czym już wielokrotnie tutaj podkreślałam na łamach Ekspresu Frankowiczów, że na podstawie artykułu 22 kodeksu e, cywilnego konsumentem jest osoba, która zawiera czynność prawną bez bezpośredniego w związku z własną działalnością gospodarczą, czy też zawodową. Wobec tego, jeżeli taka umowa jest e, związana z potrzebami konsumenckimi, czyli z zakupem nieruchomości, nie ma to żadnego wpływu, czy dana osoba pracowała w banku, czy też nie. Po prostu bankowiec to też człowiek, to też konsument. Drodzy Państwo, śledźcie nasze social media, jesteśmy na Facebooku, Instagramie, jesteśmy praktycznie wszędzie. Na YouTube oczywiście możecie nas oglądać, ale nie tylko tam, publikujemy na bieżąco wszystkie informacje, warto nas zasubskrybować, a na YouTube oczywiście koniecznie kliknijcie w dzwoneczek. A kolejny reportaż przygotowała Zosia Karaszewska. Ona odniesie się do tego, jak banki kreują pieniądze, a to ma wiele wspólnego z naszym ostatnim webinarem. Zapraszamy do obejrzenia. Dzień dobry. Jestem Frankowiczką, pozwaną o korzystanie z kapitału, ale jestem też dziennikarką. Dlatego szukam, sprawdzam, czytam. Wszystko po to, żeby zrozumieć sytuację Frankowiczów i swoją w Polsce. Mam nadzieję, że te poszukiwania będą dla państwa inspirujące. Banki mają zdolność kreacji pieniądza. Co to znaczy? Na przykład przy udzielaniu kredytów hipotecznych tworzą pieniądze z niczego, z powietrza. Ekonomiści nazywają to magicznym wprowadzeniem pieniędzy w obieg. Zresztą 90% wszystkich pieniędzy świata, wylicza się, że jest to 60 bilionów dolarów, to pieniądze, które są zgromadzone tylko i wyłącznie na serwerach banków. To znaczy, że gdybyśmy teraz chcieli wyjąć nasze oszczędności, to banki być może by były niewypłacalne. Bank w momencie udzielania kredytu zapisuje daną kwotę na rachunku jako depozyt. Jednocześnie zapisuje tę samą kwotę jako dług na naszym rachunku kredytobiorcy. Ten dług musimy spłacać. Bank kreuje pieniądz wirtualny, ale my co miesiąc wpłacamy do banku jak najbardziej realne pieniądze. Bank obraca nimi, załóżmy, przez 15 lat. Tworzy nowe produkty i generuje gigantyczne zyski. Wylicza się, że jest to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie zysku. Tak działa system bankowy na całym świecie. Problem w tym, że w Polsce banki zarabiają na kredytach frankowych, które są nieuczciwe, a przez sądy w całej Polsce uznawane są za nieważne, do tego naruszają zasady współżycia społecznego. Najgorsze jest to, że banki w oparciu o nieuczciwe i niezgodne z prawem umowy generują podwójne zyski. Po pierwsze, zarabiają na odsetkach, a po drugie, na kapitale, którym przez wiele lat obracają, generując gigantyczne zyski. Jednocześnie, pozywają nas, frankowiczów, tak jak pozwali mnie, o korzystanie z tego kapitału. Henry Ford powiedział kiedyś, że gdyby przeciętny Amerykanin dowiedział się, jak naprawdę wygląda system finansowy w Stanach Zjednoczonych, to następnego dnia wybuchłaby rewolucja. Mam poczucie, że jeśli się dokształcimy i zrozumiemy naszą sytuację, to kto wie, może wybuchnie rewolucja ZBK. Na koniec tylko powiem, że 20% frankowiczów pozwało bank. To oznacza, że większość kredytobiorców tego nie zrobiła. I banki dalej czerpią ogromne zyski z nieuczciwych umów. Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do konsumentów. Dziękujemy pięknie. Zosi, drodzy Państwo, 28 września odbył się kolejny już webinar, w którym poruszaliśmy tematykę, właśnie kreowania pieniędzy przez banki. Powiedz Kamil coś więcej, bo oczywiście za chwilę będziemy publikować obszerne fragmenty tego mm -hmm. webinaru. I to, właśnie to też kolejny powód, dlaczego warto nas subskrybować, bo możecie być na bieżąco i oglądać na żywo każdy webinar, który przygotowujemy. Ale już oddaję Ci głos. Tak, no bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie podkreślaliśmy, że naszą misją jest również edukacja, edukowanie konsumentów, po to, żeby w ogóle wiedzieli, czym jest chociażby kredyt, na, na jakiej podstawie, na chociażby biorąc pod uwagę artykuł, 69 prawa bankowego taki kredyt w ogóle może funkcjonować w obrocie, w obrocie gospodarczym. I tutaj względnie podkreślam, że o czym też mówiliśmy podczas webinaru, że nie ma takiej sytuacji, w której bank może kreować nieuczciwy, nieuczciwy produkt, ba, nawet nieważny, biorąc pod uwagę orzecznictwo dzisiejsze, a jednocześnie zarabiać na tych wirtualnie wykreowanych pieniądzach na podstawie właśnie umowy kredytu. Niesamowite i do tego jeszcze. Podwójne zyski, wynikające po pierwsze z tego, że bank nie ma pieniędzy, i kreuje te pieniądze, czyli już same odsetki, które otrzymuje wskutek tego, że ta, ta umowa później jest unieważniona, są takim powiedzmy zyskiem zupełnie nieuprawnionym, z, z uwagi przede wszystkim na to, że skoro nie istnieje umowa kredytu, to też bank nie ma prawa na tej podstawie zarabiać pieniędzy, ale drugim, nie mniej istotnym elementem i argumentem za tym, przemawiającym przede wszystkim za tą nieuczciwością postępowania banku i też chęcią, nawet czasami dochodzi od Frankowiczów, jakichś wymyślonych roszczeń, korzystań z kapitału, jest to, że tak naprawdę to bank korzystał z kapitału Frankowiczów, bo jeśli założymy, że umowa kredytu jest nieważna, to tak naprawdę wszystkie wpłaty, które konsument dokonywał na rzecz banku, pomagały bankowi w kreowaniu kolejnych kredytów, chociażby już złotówkowych, a dzięki temu również zarabiały ogromne pieniądze. I de facto tak naprawdę to właśnie CUE w roku 15 czerwca tego roku powiedział wprost, że to w takiej sytuacji konsumentowi należy się wynagrodzenie. Czy rekompensata za korzystanie między innymi właśnie z jego kapitału. Wiemy, że w polskim prawie akurat tego rodzaju roszczenia można również nazywać zadusiu czyli za tym, że, że bank w zasadzie bezprawnie korzystał przez 15, nawet w niektórych przypadkach 18 lat z tego kapitału, który no, de facto nie powinien być płacany na rzecz banku, dlatego że po pierwsze, jest to zwrot świadczenia nienależnego, a po drugie, co najważniejsze, jest to oczywiście zawyżone. Świadczenie, dlatego że, jak wiemy dokładnie, skutkiem właśnie nieważności umowy jest zwrot wszystkich pieniędzy, które były wpłacane na rzecz banku przez konsumenta, a te pieniądze właśnie były obracane, z czego bank wielokrotnie zarabiał ogromne pieniądze, do czego również nie miał podstaw prawnych. A ja zapraszam do obejrzenia obszernych fragmentów właśnie wspomnianego webinaru. Można zbliżyć na tyle stanowiska w oparciu o realne wyroki, żeby mieć. Klarowną sytuację w zakończeniu sporu. To jest mhm. sytuacja, można powiedzieć, rynkowa. Po, natomiast, dlaczego tak, znaczy, co do tego może doprowadzić? To, że po drugiej stronie jest ktoś, kto jest godny zaufania, żeby w ogóle rozpocząć te rozmowy. Tak. Ja zauważam, że coraz więcej jest do tego przesłanek, coraz więcej jest na to sygnałów. Ale jeszcze niestety nie widzę, że była taka diametralna w tym zmiana. I ja myślę, że do ośmiu lat walcząc o prawa konsumentów w Polsce, w szczególności Frankowiczów, uważam, że to jest taki moment, który nie musi dociągnąć do tych 10 lat, tak? Czyli to nie musi być tak, że nie wiem, jakaś okrągła rocznica walki z bankiem musi być, żeby faktycznie banki poszły po rozum do głowy. Natomiast ja mogę tylko tyle powiedzieć po tobie patrząc i po innych prawomocnych, codziennie dzisiaj też kolejne prawomocne wyroki. Przecież ludzie, nawet jeżeli nie mają tej, tej ugody, to i tak są zadowoleni z prawomocnego wyroku, tylko bank po prostu traci więcej. Natomiast te 2-3 lata różnicy między ugodą a prawomocnym wyrokiem mhm. może spowodować niestety dużo zmian w życiu ludzi, które są nieodwracalne. Drodzy Państwo, well-being społeczności, życie bez kredytu no, staje się coraz bardziej popularne, społeczność coraz bardziej wyluzowana, wysportowana. Słuchaj, polskie radio czwórka Polskiego Radia zaprosiła Cię na spotkanie w związku właśnie z Wellbeing ZBK. Skąd oni się o tym dowiedzieli? No tak, akurat liderka naszego programu, czyli Zosia Garaszewska, zdecydowała o tym, że warto również promować wśród jednak, co by nie mówić, również młodszej części słuchaczy, dlatego że wiemy, że akurat czwórka jest radiem internetowym, przede wszystkim skierowanym do, do słuchaczy, ale też mówiliśmy o tym, w jaki sposób korzystać już teraz teraz nawet jeszcze, jeżeli ktoś nie ma tych obowiązków związanych z pracą, aby po prostu zdobywać takie nawyki, te nawyki, nazwi, nazwałbym to takie, które w przyszłości pozwolą lepiej radzić sobie czy ze stresem, bo dzisiaj mamy stres sesji, później mamy stres z pracy, ewentualnie rodzicielskie stresy i tak dalej, i tak dalej. I zawsze poprzez sport, poprzez te endorfiny można faktycznie sobie lepiej poradzić z tym i dlatego też stąd też nasza wizyta w tym radiu. Tak, tak, ja sobie bardzo chwalę ULBinżyt BK, bo nasza córka jest w ósmej klasie i tutaj się dopiero zaczyna dziać. Właśnie. <laughs> Kamil, ja już mam trzy pytania przygotowane przez naszą ekipę producentów programu. Mhm. Pytania, które oczywiście napisali oglądający nasz program i aktywnie biorący udział w naszej społeczności Życie bez Kredytu. Pierwsze pytanie zadaje pani Aleksandra. Panie Kamilu, jestem po rozwodzie. Czy mój były mąż może bez mojej zgody podpisać ugodę z bankiem? Nie, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą ugód, to bezwzględnie ugoda musi być zawarta przez obu kredytobiorców. Oczywiście są pewnego rodzaju wyjątki, no, które tutaj akurat nie ma czasu, żeby tak szeroko je omawiać, natomiast no, chociażby może być podpisana sesja, może być też wcześniej, jakiś podział majątku przy potencjalnym rozwodzie, czy przy jakichś powiedzmy innych, chociażby rozdzielności majątkowej. Także tutaj na pewno co do zasady nie może być tak, że nieobjętą reprezentacją czynną, czynnością prawną, w tym przypadku zawarciem ugody, może być tylko i wyłącznie podpisana ta ogoda przez jednego z kredytobiorców, przy czym, tak jak po, powiedziałem i tak jak zawsze to wynika, każdą sprawę trzeba przenalizować indywidualnie i być może nawet częściowo taka ogoda byłaby możliwa, ale to trzeba bezwzględnie zapoznać się z dokumentami no i dowiedzieć się, jakie są faktycznie relacje obu stron i czy to nie jest czasami tak, że może lepiej jednak spróbować dogadać się w ramach kredytobiorców, żeby jednocześnie uwolnić się od tego toksycznego zobowiązania. Kolejne pytanie skierował do ciebie bezpośrednio pan Bruno. Panie Kamilu, kredyt na 25 lat spłacony przed terminem. Mhm. Czy należy się zwrot części odsetek, ubezpieczenia i innych kosztów? No to zależy oczywiście jaki kredyt, bo jeżeli mówimy cały czas o kredycie frankowym bądź kredycie warantowanym do euro, to tutaj należy zwrot wszystkiego, nie tylko odsetek, nie tylko prowizji, tylko mówimy tutaj o zwrocie całego nienależnego świadczenia. No, sposób wyliczenia jest dosyć prosty. Wystarczy, że wyśle Pan skan umowy kredytowej, ewentualnie aneksów, jeżeli były zawierane. No i oczywiście przedstawi Pan informację, kiedy ten kredyt był ostatecznie spłacony. Wówczas w ciągu trzech dni nasz dział analiz przygotuje taką, takie wyliczenie, taką Analizę tego, co faktycznie może pan uzyskać z banku, a wielokrotnie już mieliśmy sytuację, że dochodziliśmy i wygrywaliśmy spore kwoty dla osób, które miały już spłacony kredyt. Była już Kasia Urbańska, Zofia Karaszewska, czas na Kingę Walicką i prawomocnych, pomocnych. Zobaczmy, co u nich słychać. Trzy tygodnie temu, jadąc ze synkiem do szkoły, miałam wypadek na rowerze. Ktoś niefortunnie we mnie wjechał i moja podróż skończyła się niestety w szpitalu. Leżąc w szpitalu, zdałam sobie sprawę, że nie mogę pozwolić, aby kompletnie obcy mi człowiek decydował o moim życiu. Więc wzięłam sprawy w swoje ręce, kupiłam kask i wsiadłam na rower. Zaczęłam działać, bo nie chciałam widzieć w sobie ofiary. Dlaczego wam o tym mówię? Bo moja sytuacja z rowerzystą jest podobna do tej z kredytem frankowym. Jeden moment wpływa na resztę. Waszego życia. Nie pozwól, aby to bank decydował o tym, co możesz, a czego nie możesz robić. To oni zaoferowali ci nieuczciwy produkt i wina leży po ich stronie. Tak jak rowerzysty, który mnie potrącił. Uwierz w swoją moc sprawczą i pozwij ten bank. Przed wariatami na drodze chroni mnie kask. A do walki z bankiem wybrałam ZBK i to dzięki nim czuję się bezpiecznie. Zacznij i ty żyć na własnych warunkach. I nie zapomnij włożyć ten kask! Dziękujemy Ci pięknie, dziękujemy Kasi, dziękujemy Zosi, ja dziękuję Tobie, Kamilu, Dziękuję. A Ty podziękuj Państwu. Dziękuję również serdecznie i zapraszam do obejrzenia za tydzień naszego 150. odcinka. O 12 w południe.